Cześć wszystkim, z tej strony Vanxartas, a to już ostatni odcinek Kalisto Protocol. Ma on tylko 32 minuty, bo to już dosłownie końcóweczka. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Chciałbym również podziękować za nowe suby Maniakowi, Dominik Niedbalec oraz Jim Lover. Specjalne podziękowania dla Tadeusz Marshall oraz prosto z Houston za aktywne oglądanie każdego odcinka od dechy do dechy, no i tam za udzielanie się w komentarzach. Dzięki, to bardzo miłe. No i zapraszam Was na te ostatnie pół godziny gry. Dobra, co w tym laboratorium macie ciekawego? Pokażcie. Tutaj te szczury kroili. Tu chyba z tego Arkasa był ten ślepy. Ten się przemienia. Ten już prawie przemieniony. A gdzie jest ta lekarka? A, tu są drzwi jeszcze. Dobra, tu nic nie ma. No wiecie, skoro dostałem trofkę już za wszystkie znalezione dzienniki w grze, no to to jest naprawdę oznaka tego, że koniec jest bliski. Nic tu nie ma. O kurwa. It's only an inhibitor to slow the rate of infection. You said you could cure her. I can with your help. Do you have to trust me? We're wasting time and she doesn't have much. All right, fine, do whatever you need to do. Soon everything will become clear. Why don't you start by telling me about this? You saw the recordings, you know what happened on Europa? I have no idea what happened on Europa. I wasn't there when the attack happened. No, but she was. Are you sure you really want to? Yes! As you wish. What did you do to me? Gave you what you wanted. The curse of knowledge. Your core is linked with hers now. Or at least it will be once the sync is complete. The data won't transfer immediately, but her memories will fill in the gaps, give you the answers you seek. Okay. Just tell me how we can cure her. Jacob się zakochał chyba. Ja wam mówiłem, że z tego coś będzie jeszcze. Is what? The goal, this madness. His ridiculous protocol. During the original outbreak, a colonist known as Subject Zero demonstrated a unique ability to synthesize the biophage, to control it. Yeah, I heard in the recording something about bigger, stronger. The next phase of human evolution. Unfortunately, he was killed during the Arca sterilization. Now, the Warden seeks to replicate the conditions of the original outbreak, hoping to recreate Subject Zero as Subject Alpha. By releasing the virus into the prison? As he would say, evolution doesn't happen in a lab, it happens in the wild. But how can he do this? There's no way he can cover this up. He's not acting alone. He's part of a group. Dating back centuries, they seek to control the progress of human... She's waking. Czyli Illuminati. Be careful, Jacob. Once synthesized, the antidote will contain the only pure essence from his Alpha. He'll want it more than anything. It's the key to all he seeks. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape for me. Black Iron is where I belong. Czyli wirus nie wydostał się przypadkowo. Naczelnik wypuścił to gówno. Dobrze. Ale skoro jestem w jakimś tam, w jakiejś placówce medycznej, jest lekarka, ja mam mało życia, to mogliby mnie chociaż uleczyć, nie? Na fulla, bo mam dokonać tutaj przełomowej rzeczy, a mam kreskę HP, czy tam dwie. Przydałoby się trochę więcej, nie?
Dobra. Wygląda na to, że muszę iść tędy. A mi się wydaje, że lekarka zginie chyba. Zamknięte. Winda, która weźmie mnie na wieżę. Czyżby była tam jakaś ostatnia finałowa walka w deszczu? A Dani będzie stała i się patrzyła. Nie wyglądasz ciekawie, przyjaciółeczko. Oczy podczerwione, a ten podkrążone, zaczerwienione. Chyba po mefedronie. Wiedziałem, że to powie. O kurde, to już inny klimacik się zrobił, co? Całkiem przyjemnie. No więzienie to raczej nie jest. To może jest jakaś kwatera naczelnika prywatna. Przesłucham ten dziennik. A myślałem, że on już skończył mówić, nie będę wam trzeba drugi raz. Ogólnie się potwierdziło to, co odpowiedziałem, nie? Że celowo wypuścili tego wirusa. Bo ewolucja potrzebuje naturalnego środowiska, a nie laboratorium. Data transfer complete. Danny, where are you? O kurde, co się stało? Mi się wydaje, że ten rdzeń się po prostu skończył aktualizować. And now you're inside Danny's memories, seeing the truth of Europa. A diluted test sample released from one of our labs. A tragedy that inspired everything Cole is doing here at Blackheim. Czyli tak naprawdę ten wirus został wypuszczony nie tylko w tym więzieniu, ale jeszcze na całej tej Europie. Która jest tam jakąś kolonią, nie? Tylko nie na planecie, tylko to chyba był statek? Nie wiem, nie było to wyjaśnione do końca, albo ja czegoś nie skumałem. No ogólnie rozpierdol, nie? Wycięło wszystkich w pień. Zobaczmy jakie... Co będę się teraz z tym przyjacielem prał na pałę? Znowu ta kostka. Jacob, what do you got there? What we got here is none of our business. But come on. A job to do. This was our fault. Lily. To cover up what they were planning to test at Black Iron.
in the cargo that we transported played a part in both. I could have stopped this. But I didn't. You made the wrong choice. Now how are you gonna make it right? No, ale prawda jest taka, że jak on by tego nie przewiózł, to ktoś inny by to zrobił, no sorry. Ja rozumiem, że jest winny. Tak się czuję. Przynajmniej. Może Dani będzie ostatnim bossem. Też tak czasami mam, że słyszę jakąś piosenkę z YouTube'a, ale nie wiem jaką. Koniec jest już bliski, to pewne. Jeszcze pącik. Pozwoliłem sobie zestartować tylko grę na szybko. Ostatnie zakupy w sklepie, no. Myślę, że już nie powinienem nic zostawiać na później. No i teraz mam... Zastanawiam się. 1900. Naboi trochę tam mam, nie? Najwyżej sobie... Ponieważ tak, jeżeli kupię ten upgrade za 1800 do pistola, to praktycznie mi nic nie zostanie, żeby ewentualnie dokupić amunicję. Natomiast ja mogę tych... Autosave'y się robią chyba do 6 czy tam nawet do 8 wstecz i się nadpisują rotacyjnie, więc mogę się w razie czego cofnąć do wcześniejszych, więc po prostu ulepszę pistola na maksa. I chyba zostanie jeszcze, żebym mógł sobie kupić 5 sztuk naboi. I to jest tyle. Życia nie mam. Więc cokolwiek tam na mnie czeka, będę musiał sobie poradzić z tym bez straty życia. Chyba, że gra będzie łaskawa i da mi jakieś apteczki jeszcze. 3 naboje do shotguna. I 12 do pistola. Jest beczka, czyli już się coś będzie działo. Kolejna beka. Zwiastun śmierci. Tam jeszcze jedna. Ewentualnie będę uciekał potem, nie? Tędy. Też tak może być. No, tutaj ewidentnie coś się będzie odpierdalać na bogato. Uzupełniają moje zapasy. Mam full HP. Zobaczcie, ile tego tu jest. Ale gdzie mam iść? Może tu się wchodzi gdzieś do środka. No nie ma tu nic. Jaki jest obczy... A, tu mogę wejść. Especially when the commonality is finally within our grasp.
And right on time. He approaches. The survivor. The survivor. Dear Solitarius. Where's the Alpha? Just give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die. Your friend. I've been watching you. You and your so-called friend. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own... No, to jest chyba oczywiste, że człowiek zrobi wszystko, żeby przetrwać, nie? And what about you, huh? Watching people die for fun, is that your protocol? No. You are mistaken, Mr. Lee. Protocol isn't about death. It's about life. Our future lies out there. Our destiny. We were not built for life in space. This fragile shell holds us back. We have to evolve. We are to survive. And now, you'll all see why. Proof that my methods are worth the risk. Final contest to determine the true survivor. Humanity. Czyli pułkownik ewoluował w ostatnią fazę. Hybryda człowieka i potwora. No pokaż, pokaż, kurwa, dostaniesz spały przez tą łysą pałę, to od razu zmienisz zdanie. Co, na tyle cię stać tylko? Na razie to robisz tylko zwykłe piąchy, także śmieję się z ciebie. O, ty jebaniutki. Coś, ta ewolucja słaba jest. Ale to musiało boleć. Muszę przeładować broń. Ale ja się nie wymieram nigdzie, ja cię tu pałuję. Ale ja robię wszystko poprawnie, on mi zabiera życie, on mnie zabije zaraz. Chyba, że tak ma być, nie wiem. Gościu, ośmieszasz się tylko. O, przemienia się chyba jednak. Tak coś czuję. Jebany, skrzydła mu wyrastają chyba. Jak tak wygląda przyszłość ludzi, to ja podziękuję. Zawsze...
No i co, zabrał mi prawie całe życie. Dajcie checkpointa chociaż. Proszę was, checkpoint! No kuźwo, on jeszcze ma ten skurka. Jest checkpoint, dobra. Ja podejrzewam, że on będzie teraz... O kurwa, pluje czymś. Tu były beczki, nie? One nie były bez przyczyny. Zostaw mnie! O kurde, ja chyba nawet nie mogę unikać tego. Dobra, użyjmy tych beczki. Tych beczek. Gdzie on jest? Nie widzę go. To chyba go zabolało. Jednak mogę robić uniki, tylko trzeba takie konkretne. Ja tutaj się próbuję ustawić tak, żeby bekę użyć, ale on ma niestety... O, ja nie mam amunicji już. No tak. Został sam shotgun. 9 naboi. Nie będzie chyba tak łatwo. Jeszcze skrzyneczka jest jakaś. Nie wiem, jak unikać tego kwasu. Co, skoczysz? A. Teraz było o mały włos dosłownie. Tu jeszcze skrzynka jest. Życie. Dzieje. Ale szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy jestem w połowie. A skończyłem się kompletnie ze sobą jeszcze. Kurwa. Dobra, jadę z tym gównem. Musiałem wczytać jednak grę od tego wcześniejszego save'a i sobie kupić amunicji kosztem tego ulepszenia ostatniego do pistola. No ale niestety. Skończyła mi się znowu amunicja i... To była ta sama sytuacja, dokładnie ta sama sytuacja z tymi dwugłowymi, nie? Mam nadzieję, że to pomoże, no bo... Goście już serio wytrzymały. Gdzie jest ta beka? Dostał dużo damage'u, bo zaczęły wyskakiwać już te mniejsze. Może się uda. Muszę troszkę poszukać zdrowia. Powinno tu gdzieś na półkach jeszcze leżeć. Aj, smisowałem bekę. Ale na razie to jeszcze nic strasznego. Amo. Gdzie on jest? Teraz się chyba wkurzył dopiero. Idą kolejne stworki.
Dobrze, że można przeskakiwać. Przez te parapety będzie kolejny ten mały. A chodź, 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 chodź. Bam! Skurwysynu. Dobra, serio, muszę poszukać tego życia. Gdzie, jak nie? Świeci mi się to już mocno na czerwono. No ten kwas jest okropny. Niestety. Zgiń! Co święta! Mógłbyś zginąć. Chyba idą znowu te dziady małe. Słyszę je. Za nim. No gin! Jest! Jestem zajebisty, kurwa. Masz projekt Alfa. Masz odpowiedź. Ludzkość lepsza. Dziękuję. Zamykamy projekt. Wzywaj, kurwa, taryfę. A dla ciebie kara 100 zł mandat albo 25 lat więzienia za ludobójstwo. I mamy lekarstwo dla Dani. Think you've beaten us. Ferris was weak, an imperfect vessel. But in that sample is the key to unlocking a centuries-old dream. That's not failure, Mr. Lee. That's progress. And it belongs to me. No, 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 I don't think so. Oh, please. This is no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. To take you back to the life you once had. We can both have everything we want. So tell me, Mr. Lee, what do you want? I'll tell you what I want. I want my sister back, fucker! A valiant effort. But surely you know by now, I never lose. No. This time you do. No i cały Kalisto Protokół właśnie poszedł się jebać, naczelniku. I co teraz? Such a waste. All this to save one life. Don't think you've stopped us. The data gathered here will carry the protocol to the next phase. As for you. Self-destruct sequence initiated. Goodbye. Ale się sprzedaje, że u góry jest kapsuła, frajerze. I do hope you've enjoyed your stay. At Black Iron. Dawaj, Dani, bo kurwa zginiemy. Run! Move! Potem będziesz musiała mi w ogóle jakoś podziękować za te wszystkie starania. Nie chcę nic mówić. Także szykuj się. Ja to bym już zginął, bo już bym miał zadychę. Gdzie są te kapsuły? Rzeczywiście. Ostatnia chyba, tak? Czy nie ma? Aha, na jedno miejsce jest tylko. Ha! Jacob, bohater. I didn't. But I do now. I can't keep running from what I've done. What are you talking about? Sorry. For everything. Jacob, bardzo ładnie się zachowałeś. Ja ci wybaczam. Pójdziesz do nieba.
Zrobiłeś z siebie męczennika Bożego. Może być kolejna część, w której będziemy grali Dani. Taką mam czujkę, o ile oni się zdecydują. In the chaos of the moment, I didn't realize he had also given me the evidence I was looking for all along. Sacrificed his life so that I could expose the truth. Was he trying to make up for the pain he caused? Or just chasing some kind of redemption? Either way, I hope he found some peace. No i Jacob nawet nie zaruchał nas na koniec. Ale jeszcze walczy wariat. O kurde. Czyli jeszcze nie jest powiedziane, że Jacob zginął. Więc szykuje się jakieś DLC może. No nie wiem, nie wiadomo. Nie interesowałem się, szczerze mówiąc, nie wiem, czy oni będą kręcili to dalej, czy co. Jest trofka. Są napisy. No fajna gierka nawet. Nie grało mi się najgorzej. Szczerze mówiąc, jakby dopracowali bardziej niektóre elementy, to naprawdę byłaby kozacka produkcja. Taki 7 na 10, no niestety. Szczere 7 na 10. Jak ktoś lubi horrory, warto zagrać. Jeżeli nie, no to to są lepsze produkcje. Jeszcze zrobię pomiń, może będzie jakiś filmik krótki. A nie, już do menu mnie wywaliło. Odblokowany, hardkorowy, nowa gra. Okej. Dobrze, no z mojej strony to tyle. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Tym, którzy byli na ostatnim odcinku, na ostatnim tutaj również dziękuję. Zobaczcie sobie może jakieś inne odcinki albo inne filmy na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę. Teraz będę robił odcinki do Returnala, bo tam chłopaki się upominają w komentarzach o poradniki do kolejnych części. No a potem zobaczymy. Życzę wszystkiego dobrego, dzięki, cześć i trzymajcie się. Dajcie znać, jak wam się podobał Kalisto w komentarzach. Na razie, hej!